Postarajcie się zahaczyć końcówką palca, bo nawet paznokciem, żeby tak sobie brzdąknąć. Wszędzie nerw. Prowadząc zajęcia, czuję na sobie pewien ciężar odpowiedzialności związany z tym, jaką wiedzę przekazuję, żeby to było merytorycznie zawsze dobre i w praktycznym ujęciu, żeby ich ręce były również dla pacjenta dobre i bezpieczne. Chciałbym, żeby każdy student, który kończy Akademię Osteopatii, wiedział, że tak naprawdę jego droga z osteopatią dopiero się zaczyna, ponieważ to, co będą robili w życiu, zweryfikują tak naprawdę ich gabinety, ich pacjenci. Więc chciałbym, żeby wszyscy, którzy kończą akademię, byli pokorni i uczciwi wobec siebie samych, ale też wobec swoich pacjentów i tego, co robią. Wtedy wierzę głęboko w to, że to nasze ziarenko związane z budowaniem osteopatii dla nich będzie mogło się rozwijać coraz dalej i dalej. Premièrement, vous devez connaître votre anatomie sur le bout des doigts. Vous devez connaître votre sémiologie sur le bout des doigts. Vous devez connaître la pathologie sur le bout des doigts. Vous devez ensuite avoir de l'empathie. Et ensuite, vous devez, avant chaque traitement, faire un diagnostic précis, parce que c'est celui qui protégera votre patient. Et c'est ce qui permettra de mettre en place un traitement et en mesurer le bénéfice ou le risque. I got on top. Ta droga, którą wybrałam te parę lat temu, jest drogą, która nie kończy się nigdy, że to jest ciągły rozwój, ciągłe poszukiwanie, ciągłe badanie, ciągłe zastanawianie się i zderzanie ze sobą informacji, bo najważniejsze według mnie w tej pracy jest to, żeby właśnie nie zatrzymać się. Moment, w którym się zatrzymamy, w którym kolokwialnie mówiąc spoczniemy na laurach, jest początkiem bardzo szybkiego końca. Niestety zawsze mówię to, czego nie lubią studenci słyszeć na zajęciach, że jak popracujesz 10 tysięcy godzin ze swoimi pacjentami, to przejdziesz na inny poziom świadomości. Oni pytają się, dlaczego to tak długo. Nie ma drogi na skróty. Jeśli będziemy szli drogą na skróty, nie dojdziemy do celu. Na pewno nie da się powiedzieć w jednym zdaniu, czym jest osteopatia. Osteopatia jest przede wszystkim sposobem myślenia. I ten sposób myślenia powoduje, że ludzie po skończeniu osteopatii, czy ludzie, którzy mają styczność z nauczaniem osteopatii, przewartościowują sobie w pewien sposób swoje życie. I tego uczymy. It's worth studying osteopathy because it tells you how to do things naturally. Osteopathy is not against drugs, not against surgery. It just starts at the beginning. So whatever you do in healthcare, osteopathy is the one that starts at the beginning. Myślę, że te wszystkie nieporozumienia, ta tajemniczość, magia osteopatii wynika z pewnej niewiedzy. Osteopatia w swoich założeniach w gruncie rzeczy opiera się na porządnych, podstawowych prawach, przede wszystkim anatomii, fizjologii, biomechaniki. Umiejętność wykorzystania tych informacji w sposób praktyczny powoduje to, że dla niektórych jest to sposób działania czarodziejski, magiczny, co oczywiście nie jest prawdą. I myślę, że brak tej wiedzy elementarnej, czym jest właśnie osteopatia, jak wygląda proces kształcenia osteopatycznego, gdzie bardzo duży nacisk położony jest właśnie na podstawowe nauki, anatomia, fizjologia, biomechanika, patofizjologia, również zajęcia kliniczne prowadzone przez ortopedów oraz innych klinicystów powodują, że my w sposób bezpieczny, a jednocześnie łagodny, w sposób nieinwazyjny, a jednocześnie skuteczny możemy leczyć naszych pacjentów. I być może dlatego kojarzy się to z magią. You can't possibly be bored.
I can't see that there is any way that you're not constantly excited. Every time you see a new patient, you learn a new thing, and it's always challenging. And it's just every. If I knew now what I knew, if 30 years ago I trained to be an osteopath, and it's just so exciting. As if I could transpose that to there, and then start my career, I'd be. You know what you could do is amazing. I think it's just a very fulfilling, flexible profession. Co wyróżnia? Prostota. Prostota, bo nie potrzebuję żadnych dodatkowych narzędzi. Moje dłonie są jedynym narzędziem i ja jako obiekt sterujący tymi dłońmi. I to jest, wydaje mi się, że największa zaleta osteopatii, że ona jest prosta w użyciu, tak? Potrzebujesz tylko swoich dłoni, na początku w miarę rozumnych. Później przechodzimy przez etap utraty tego rozumu. Ale też jest ten wyższy etap. Ale tak naprawdę to jest zaleta. I to jest zaleta, która nie ogranicza nas, że możemy pracować tylko z dziećmi, czy tylko z dorosłymi. Studenci się zmieniają też ze względu na to, że osteopatia się zmienia, że świadomość osteopatii w Polsce jest większa, że świadomość pacjentów jest większa. Osoby, które kształcą się, mają łatwiej. Już dzisiaj nie jest tematem tabu osteopatia dla niektórych kręgów. Wiadomo, że jeszcze nie dotarła wszędzie, bo to wymaga czasu, to jest proces, ale już jest zdecydowanie łatwiej. My, jak rozpoczynaliśmy nasze praktyki osteopatyczne, na pewno musieliśmy tłumaczyć każdemu z osobna, kim jesteśmy, co robimy, a teraz wielu pacjentów przychodzi do gabinetów, bo szuka pomocy osteopatów, albo szuka kogoś, kto jest związany z osteopatią. Więc to jest przede wszystkim największa zmiana. The future of osteopathy is to make a big contribution towards healthcare in all its aspects. The knowledge that's needed for osteopathy is out in the open. It's like an open secret. So what seems like magic isn't actually magic, it's already there. All we're doing is just facilitating a natural process. So it looks like I'm doing something when I'm not, I'm actually facilitating something that's natural.